instalacja antenowa to taka część domu, wyposażenia domu, o której nie zawsze myślimy z troską, a później potrafi się to na nas zemścić. Pan doskonale o tym wie i wielokrotnie ratował takie sytuacje, wydawałoby się nie do uratowania. No, staramy się pomagać naszym klientom, jeśli tylko się pojawią w naszej firmie, żeby im doradzić, jak zainwestować już tę końcową fazę budowania mieszkania, domu, wyposażenia, ale w instalacje niskoprądowe. Instalacje naziemne, satelitarne, instalacje internetowe, monitoringi. Zapewniamy też pełną ofertę do mechanizmów bramowych. To są takie rzeczy, którymi się zajmujemy. Na samym końcu my jako klienci się zajmujemy. No i właśnie, i tutaj pojawia się pewien problem, bo jeśli chodzi na przykład o instalację elektryczną czy wodno-kanalizacyjną, to ona w nowo powstających domach czy mieszkaniach zwykle jest dopieszczona. Natomiast jeśli chodzi o instalację antenową, to często jest tak, że klient zostaje na koniec z tym sam, no i albo zda się na fachowców, albo próbuje sam się uczyć. A to wynika z tego, że instalacje elektryczne, instalacje kanalizacyjne są bardzo dokładnie opisane w projektach. Instalacje naziemne, satelitarne praktycznie nie istnieją w projektach, poza projektami wielomieszkaniowymi, gdzie deweloperzy mają wymagania zgodnie z rozporządzeniem ministra i te wymagania muszą spełnić. To tak, jeżeli ktoś buduje domek jednorodzinny czy wyposaża sobie mieszkanie, to niestety mało jest informacji na temat tego, jak to trzeba zrobić. Pułapka jest taka, że zrobię to sama, bo jak zrobię to sama, to będzie taniej. Co wynika z doświadczenia praktyka? Pułapka jest taka, że wiele rzeczy, które chcemy zrobić sami, a o których nie za bardzo mamy pojęcie, lepiej konsultować z osobami, które się na tym znają. Nie chodzi o to, żebyśmy my wszystkie instalacje wykonywali klientom, bo nawet nie jesteśmy zwolennikami, ani nie bylibyśmy w stanie, ale możemy doradzić, jaki rodzaj kabla wybrać, w zależności od długości, jaki rodzaj anteny wybrać. Nie możemy, tak jak normalnie ludzie sobie to wyobrażają, że bierzemy koszyk, idziemy do sklepu wrzucamy antenę i ta antena będzie działać. Ona w tym miejscu, gdzie ten klient by chciał, żeby ona działała, niekoniecznie będzie działać. Samo wybranie miejsca, w którym antena ma działać, też nie jest takie, że przeważnie klient przychodzi i mówi, bo on sobie montuje przy kominie. No ale antenę trzeba montować tam, gdzie jest sygnał, a nie tam, gdzie jest komin. Bo nie to tam, nie gdzie zawsze jest nasza wizja, idzie. Gdzie nam no by się tak, najbardziej nam by podobało. Się bardzo podobało, ale jeżeli ktoś ma profesjonalne przyrządy i mierzy poziom pola i sprawdza poziom sygnału w przypadku anteny satelitarnej, to jest mniej wymagające, ale w przypadku anteny telewizyjnej to jest już problem, w którym miejscu zamontować antenę. Czy pod dachem, czy na zewnątrz, zawsze to musi być najlepsze miejsce. I tego klienci nie wiedzą. Wybór kabla, dobór kabla, no właśnie, wewnętrzny. To są rzeczy, o których klienci nie wiedzą, ale musimy im to wytłumaczyć. Zanim weszliśmy na wizję, wywiązała się krótka rozmowa z naszym operatorem Radkiem. Podobno podstawowa zasada jest taka, że zamiast kabla nie wybieramy sznura na pranie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby jakość tego kabla nie była porównywalna właśnie z takim sznurkiem, że powiesimy sobie, ale ten kabel nie będzie fizycznie działał, bo jeżeli kabel jest stalowy, jest tylko miedziowany, to on po jakimś czasie zardzewieje w środku i stanie się takim sznurkiem na pranie do wykorzystania w innym celu, tak? A nie w przesyłaniu sygnału, bo ten sygnał, który on będzie przesyłał, będzie tak tłumiony, że charakter tego kabla, znaczy sam fakt, że ten kabel będzie, nie będzie miał znaczenia, bo sygnału na końcu kabla nie będzie. Jeżeli zorientowaliście się właśnie, że wasza antena nie działa tak, jak powinna, albo jeszcze nie zdążyliście popełnić błędu i stoicie przed wyborem, to dzisiaj macie niepowtarzalną okazję. Do godziny 18 jesteśmy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, a tutaj eksperci, między innymi tacy jak mój rozmówca, oni na pewno doradzą wam, w jaki sposób nie dać się złapać w pułapkę, która będzie was kosztowała być może długie lata udręki.